Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 9 w wersetach od 51 do 62? Gdy się wypełniły dni, w których czasie miał być wzięty w górę, postanowił iść do Jerozolimy. Wysłał posłańców przed sobą, którzy weszli do wsi samarytańskiej, aby przygotować mu miejsce. Jednak oni go nie przyjęli, dlatego że oblicze jego było zwrócone ku Jerozolimie. Widząc to uczniowie jego, Jakub i Jan, powiedzieli: Panie, chcesz, a powiemy, żeby z nieba stąpił ogień i ich spalił? Odwróciwszy się, Jezus skarcił ich. Poszli do innej wsi. Gdy oni szli, w drodze ktoś powiedział do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz, Panie. Jezus mu powiedział: Lisy mają jamy, a ptaki niebiańskie gniazda. Syn człowieczy natomiast nie ma gdzie położyć głowy. A powiedział do drugiego: Pójdź za mną. Odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Na to Jezus odpowiedział: Niech umarli grzebią umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział inny: Pójdę za tobą, Panie. Najpierw jednak pozwól mi pożegnać się z moimi domownikami. A Jezus powiedział do niego: Nikt, kto przyłoży swoją rękę do pługa i patrzy wstecz, nie pasuje do Królestwa Bożego. Pan Jezus idzie drogą prowadzącą do miasta, które zabija proroków i kamienuje tych, którzy są do niego wysyłani. Jak bardzo była teraz potrzebna jemu cała siła miłości, aby w posłuszeństwie względem swego Boga i Ojca iść na śmierć. Na tej drodze Pana Jezusa spotkało wszystko, co najcięższe. Jak boleśnie jego czysta dusza musiała odczuwać okazywaną mu w różny sposób nienawiść. Natomiast uczniowie w tym nowym okresie łaski, który rozpoczął się wraz z przyjęciem Syna Bożego na ziemię, niczego się jeszcze nie nauczyli. Nadal byli wypełnieni duchem sądu, który cechował proroka Eliasza. Również i dzisiaj jest wielu ludzi, którzy byliby skłonni naśladować Pana Jezusa. Lecz jakie trzeba spełnić warunki? Naśladowanie Pana jest możliwe tylko na drodze wyrzeczeń. Pan Jezus jest tego najlepszym przykładem. Opuścił wspaniałości nieba, aby przyjść na ziemię, gdzie nie posiadał nawet własnego domu. Kto idzie za nim, musi wiedzieć, że jego prawa mają pierwszeństwo przed naturalnymi relacjami, w jakich jesteśmy postawieni. Kto chce połowicznie zająć się sprawami Bożymi, nie nadaje się do pracy w Królestwie Bożym. Druga połowa serca będzie oglądać się wstecz. I mamy tutaj odnośnik z drugiego listu do Tymoteusza, drugiego rozdziału i czwartego wersetu. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. I z listu do Hebrajczyków, 12 rozdziału, 1 i 2 wersetu. Przeto i my,
mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. I jeszcze jeden odnośnik z listu do Filipian, 3 rozdziału i 14 wersetu. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.